Rachel Smith. Czwarta w finale na 100 metrów. Przegrała minimalnie. Tak, ale lepiej biega nawet jeszcze ten dłuższy dystans, 22.07 życiówka. No i rewelacja, odkrycie można powiedzieć. Tak, odkrycie Marie-José Talou. Dwa razy wicemistrzyni świata, 100-200 metrów. Kyra Jefferson. Laura Miller. 22.02 z tego sezonu, więc to jest zawodniczka przygotowana do zajęć. Uibo wybiegła poniżej 22 sekund w Zurichu. Pokonujące Lane Thompson. Hasse zamiast Miller. Miller mieliśmy na liście startowej, a to jest Hasse i Van Schagen z toru pierwszego. Talou, Asher Smith, myślę, że tu będzie pojedynek. Malutka ma przed sobą szybką Brytyjkę, dłuższe nogi. No i też dobrze w tym roku w wielkiej formie. No i zobaczymy, jaki będzie ten początek. Talou bardzo szybko rozpoczęła. Asher Smith jej ucieka. Talou, Smith, a więc one dwie. Tam jeszcze mocno biegnie Francis Phillips. Ale Talou, chyba, że nie wytrzyma do końca, bo ona miała te 50 metrów ostatnie. Tak. Talou, Asher Smith jednak będzie mocniejsza w tej końcówce, tak minimalnie. To są setne części sekundy. Powtórka z Londynu. Też tak nie wytrzymała 200 metrów, przegrywając Skippers, ale Skippers jest mocna. Tak, ale Asher Smith też chyba jest mocniejsza od niej fizycznie, bo to jest taka drobinka. Ale niewiele większa. Niewiele większa. Ma rzeczywiście przygotowana szybkościowo, jest fenomenalnie, ale tutaj gasła na tych ostatnich 30 metrach. Po prostu wytrzymałość szybkościowa ulatniała się z niej. Shelika Jackson